Rozpoczynamy pomeczową konferencję prasową po meczu Anwilu Włocławek z Polskim Cukrem Toruń. Zwycięstwo Anwilu po meczu, myślę, że wszyscy się zgodzimy, godnym derbów, w którym było wszystko. Razem z nami trener Emilio Bogicewicz, którego doskonale znamy we Włocławku, który wraca dzisiaj do naszego miasta, i William Franklin, jeden z najlepszych zawodników drużyny przyjezdnej. Poproszę o komentarz obydwu panów. Dobry wieczór, gratulacje Anwilu na wygranym meczu. Myślę, że był do końca zacięty mecz. Myślę, że emocja nie też brakowała. Powiem, że nie by było niezasłużone, gdybyśmy my wygrali. Ale stało się tak. My już mogli być zadowoleni z postawy tych zawodników, którzy mają pozwolono, żeby grać troszeczkę więcej. Myślę, że mieli problem przede wszystkim z rotacją, kiedy wypadł Sulima, co nam je zrobiło w ogóle inaczej, ułożyło mecz, ale później się adaptowali i myślę, że nawet lepiej grali niż z nim. Myślę, że troszeczkę skuteczność za 3 punkty nam je przeszkodziła na taką meczu. Na takim meczu jak na derbiu, żeby brakowała jeszcze jaka trójka da wejdzie do kosza, żeby wygrali mecz. Co powiedzieć? Gratulacje Anwilowi za wszystkie te trójki, które upadły o tablicy. Ja nie widziałem jeszcze meczu tyle rzutów za 3 punkty do kosza o tablicy. Ale szczęście zawsze muszę dopisać troszeczkę. Dziękuję. Dziękuję. William Franklin, your opinion about the game, please. Today, I think it was a really good game. It just came down to maybe one loose ball, one misplay, you know, just a mistake. But it was a good fight to the end, both teams. You know, just that's pretty much how I see it. Both teams played well. I mean, my team particularly, I think we fought real well. We just gotta, you know, make sure we don't do the little not smart things as far as any technical or anything like that that may cause us to, you know, lose the game at the end. But I don't want to blame just that, but, you know, I mean, just maybe one loose ball, we could have got it, maybe we could have won. William powiedział, że to był dobry mecz z obydwu stron, dla obydwu zespołów, obydwa zespoły pokazały dobrą koszykówkę. No tak naprawdę zadecydowała jedna stracona piłka, może jedna nieudana akcja, jeden błąd. William nie ocenia, który to dokładnie był błąd, ale to chodzi tak naprawdę o minimalne rzeczy, o szczegóły, które zadecydowały dzisiaj o tym, że wygrał Anwil, a nie drużyna gości. Czy macie Państwo pytania? Jeśli można, proszę. Jeszcze raz witam. Powiedział Pan przed sekundą, że dużo wpadło Anwilowi trójek rzucanych o tablicę. Ja dawno zaś nie widziałem meczu, gdzie o obliczu zespołu decydowało dwóch graczy amerykańskich, William i jego kolega. Czy tak zespół był ustawiony, czy nie uważa Pan, że w końcówce obu graczom zabrakło sił, żeby rzucać za linię 6,25? I penetracji oczywiście, bo... Te mecze, które wspomnieli, rozegrali ostatnio, były inaczej ułożona rytuacja. Ja sam zaczął z tym, że wypad Sulima i da nam je to w ogóle zmieniło koncept grania. Ja akceptuję, że zawodnik może da wejdzie za tego, co robi, popełnia faule w grze typa na odbroni, ale da się odgryźć, nie wiem, jakie faule podwójne, albo nie wiem jak się to mówi, to ok. Tak się stało, jak się stało. Myślę, że brakowało tu jeszcze kilka zawodników, żeby zagrali na jakim poziomu, ale myślę, że u odbrony mi musieli te trójki, które Surman rzucił, szczególnie są były całkowite otwarte i nismo imali prawo dopuścić, że aż tyle będzie otwarty na rzut. Myślę, że tu największy problem. Nam 76 punktów wystarczy, żeby się wygrać mecz. Gdybyśmy trzymali, jaki plan był Anwil na 70 punktów, co jest realne, jer oni grają na 74 punkty, średnie, to myślę, że byśmy imali tu ilość. Dowoliamy jeszcze mam pytanie. Jaki to był dla Ciebie mecz? Dobry, zły, super, walka, siła? What kind of game was it for you? Good? Bad? I mean, I think I had an okay game, but games to me doesn't mean anything if we lose. My statistics is nothing. I mean, I play for the team, I want to win. If I had no points, I still want to do what I need to do to help the team win. Like I say, it was a good fight between two teams. As far as me personally, I always think I can do better. Osobiście nie ma znaczenia dla Williama, jak zagrał, czy jak gra.
zawsze liczy się tylko i wyłącznie zwycięstwo drużyny. On gra dla drużyny, może nie zdobyć ani jednego punktu, a najważniejsze jest, żeby zespół wygrał. Dzisiejszą grę swoją ocenia jako ok, niemniej to nie ma żadnego znaczenia, jeśli zespół przegrał. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Trenerze, ja mam pytanie, dlaczego ostatnią akcję rzucał Jankowski, gość, który był w grze 8 sekund? Dlatego, że Jankowski ma taką wagę, to może trafić ten rzut i ta piłka je była bardzo bliska, żeby wszyscy byli zdziwieni. Jest, i mała sytuacja, otwarty rzut, nawet Igor waleczył, to trzeba oddać taki rzut. Dlatego, że wiem, już parę meczy sam grał na inne zawodniki, którzy su próbowali rzucać. Myślę, że nie trafi, ale muszą sam spróbować coś innego. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję. Drodzy Państwo, przypomnę wynik meczu 78-76 dla Anwilu Włocławek, który pokonał dzisiaj Polski Cukier Toruń. 13 raz w historii w Hali Mistrzów. Podtrzymujemy pasję pasce bez porażek z tą drużyną tutaj we Włocławku. Trener Predrag Krulincz i Sejt Hajricz są po to, żeby opowiedzieć, jak okiem ich wyglądał ten mecz. Coach, your opinion of the game, please. That was really good basketball game, special for the fans, I would say like that, you know, not for coaches. It was a lot of mistakes, I would say, but it was a lot of energy from both sides, for both teams, a lot of energy on the court, great atmosphere, good job from our fans. I have to congratulate for our players that we won this game. It was a really tough game. We played, I would say, good, especially in the second quarter, when we start to play better defense, when we play, make good decision in our offense. In third quarter, we didn't play great, you know, we came really fast in foul trouble, and that make us a little bit out of rhythm. And our opponent used that and played clever and good basketball. In the last quarter, we again start to play, concentrate with good defense, and you know, make some good decisions, and come on the end to finish successful this game. But the game is 40 minutes, not 39 minutes and 25 seconds or 40 seconds. When we make some mistakes in the last 20 seconds, and we let two offense rebound, that was a real danger that we can lose this game. But you know, it's always something that we have to work next week and that we improve our game, you know. But one more time, great game, great atmosphere, and congratulations one more time for the players for important game. Czyli to był dobry mecz dla tak naprawdę kibiców do oglądania, a nie dla trenerów, którzy na pewno dopatrzą się i dopatrzyli się bardzo wielu błędów obydwu drużyn. Natomiast na boisku była energia, była walka, był to ciężki mecz, który dobrze się oglądało i który kibice też, w którym kibice też dopisali gratulacje dla drużyny Anwilu. Taka bardziej szczegółowa analiza, no to druga kwarta, która pozwoliła Anwilowi ruszyć do przodu, w której były dobre decyzje w ataku i mądra obrona. Później niestety trzecia kwarta, w której odwrotnie tych zabrakło cierpliwości, mądrości, rozsądku, natomiast mądrze grał zespół przyjezdny. Na szczęście w czwartej kwarcie znowu udało się wszystko poukładać, mecz nie trwa, trener natomiast zauważył, że mecz nie trwa 39 minut i kilkadziesiąt sekund, tylko trwa pełne 40 minut, należy unikać takich błędów, jakie popełnialiśmy w końcówce, bo mogłyby zaważyć na końcowym wyniku. Przed nami ciężka praca przed kolejnym meczem, gratulacje raz jeszcze dla drużyny. Stay high, proszę. Dobry wieczór. Co mam powiedzieć? Powiedziałbym to samo, co trener powiedział. Mecz to same sekundy jest bardzo wiele nerwowy. On, że tu wynik sam pokazywa. Dzisiaj zagrałem 16 minut, walczyłem 5 faulów, dostałem, a tak samo Krzysztof Sulima nie zagrał tyle, ile powinno grał, ile do tej pory grał, także dziękuję kibicom, że przyjechali dzisiaj, że wytrwali nas do ostatniej sekundy. Dziękuję. Czy macie Państwo pytania? Do kapitana od razu. No i skrzyło między Wami. Mam na myśli tutaj Twoje pojedynki z Krzysztofem Sulimą.
No tak, to już od póki Suleiman grał na Śląsku, to i mamy między sobą takie, powiem tak, fajne. Lubicie się po prostu. Bardzo se lubię. Tak, na boisku. Normalnie tak się śmieje. To dzisiaj było widać na boisku. Ale to nie tylko było Sulima i ty, tylko także jeszcze wtrącał się w to wszystko bardzo mocno Sroka. Dodam jeszcze trzech obrońców, którzy bardzo mocno siedzieli na samym. A wiadomo jak jest Sroka. On jest taki prowokatywny typ zawodnika, który tu pociąga, tu drapie, tu drapie, tu gada. Sądzę, wiadomo, teraz Marcin Sroką grałem tutaj też w Anwilu. Dużo wiem na temat Sroki, także nie chcę mi to komentować. Prawdziwym bohaterem według mnie był Konrad Wysocki. Czy pan tak się z tą opinią zgadza? He was quite hero and the Jonas thinks that it was Konrad Wysocki. Was he this kind of quite hero? Konrad played big minutes today and he helped us a lot in defense and offense. It was a difficult matchup for him. There were two good players in position three. No, but a bit number with Zuskowski and Sroka was a hard work for him. He played really good game defensively, same in offense as helped us a lot with some really important points. Great game for him. Czyli rzeczywiście trener, rozumiem, zgadza się, że to był świetny mecz Konrada Wysockiego, który miał dwóch bardzo trudnych rywali. Jarosława Zyskowskiego i Marcina Srokę, grał bardzo dużo minut, wytrzymał, zdobywał punkty w ważnych momentach meczu. Także rzeczywiście trener ocenia świetny mecz Konrada. Ja jeszcze mam pytanie do Sejda. Powiedz mi, jak powstrzymujesz swoją siłę? Był taki moment, kiedy obaj z Sulimą żeście szczepili się ramionami. I nasz dobry piłkarz Lewandowski, Krystian Bundesliga, po prostu machnął swojego gościa. Co robi, żeby powstrzymać się, żeby, no nie wiem, tak mógł no to jest po prostu, powiem tak, walka indywidualna między mną a Sulimą, jak się złapałeś, pamiętam o tej sytuacji, że po prostu uważam, żeby mi nie zrobiło krzywdy, kontuzji albo coś. Albo ty jemu krzywdy, tak? Tak samo i on tak tu sędzia szybko reagował i gwizdnął, także zapuściliśmy to. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie chcę zdominować, ale mam jeszcze jedno pytanie do trenera. Z boku naszej głównej hali jest stara hala. To będzie takie pierwsze podpytanie. Trener champion w tej hali. Ona ma swoją historię. Mecze Anwilu z Elaną czy z Toruniem to okres prawie 20 lat z moimi przerwami. Czy wiedział pan, jaki ciężar gatunkowy jest tego meczu dzisiejszego? This is big history of the game between Anwil and Torun, between Włocławek and Torun. Coach, did you know about it and did you feel that this is some kind of maybe more tough games because of this history? Lot of history, lot of tough games. It was, you know, I have to be focused. I know that it's not new for me, and I know for some other teams too, but just for me as coach, I have to try to prepare team for each game same, because for us it's really important, each game is same game, and of course I saw that it's a lot of history in this case, you know, but our preparation, I was focused that on the game like some other games too. Because you know, for us, it's really important each game, and I don't make difference between special or not special games. For me, each game is special. And second part of this question, because the question was also about if you coach were in this old gym in this. No, I didn't see. They said to me it's an old gym, and I think that if in some situation, I think we'll have some problems here to have practice. But we'll practice over there, and I will see the gym. Czyli jako dla trenera każdy mecz jest taki sam i nie można patrzeć na historię i do jednego meczu przygotowywać się w jakiś szczególny sposób, a do innego jakby mniej. Oczywiście trener zdawał sobie sprawę z tej historii, wie o historii, a jeśli chodzi o halę, małą halę Osir, jak to się formalnie nazywa, we Włocławku trener jeszcze nie był, ale wie, że jest to taka zapasowa w tej chwili hala. W razie niemożności trenowania tutaj w hali mieści, można skorzystać z tamtej hali, być może będzie taka potrzeba jeszcze.
Są jeszcze jakieś pytania? Teraz przed nami wyprawa do Trójmiasta. Czy zgodzi się pan trener, że będzie to jeden z kluczowych, jeżeli nie najbardziej decydujący mecz w walce o czołową ósemkę rozgrywek? Of course, do you agree that the next game can be the key game for fight for playoffs? I already answered this question. I said each game for us key game. It's not key game, you know, you have to understand that. So that's a key game. You know, if we lost a game today, it's key game. You know, that's each game is key game. No, like, you know, next game or, you know, just for us, we don't make it different. You know, just it's a lot of games and to play until the end. It's 14 games. 40, 30 games, you know, it just we have to be ready for each game. We cannot make this game, it's the most important or not. You know, because, you know, we saw today that after the game, they said to me that some surprising results, you know, and there's a lot of games, we are just on the half league, you know, just we have to be focused from the game to game, and I don't think that, you know, that we have to make special something about next game. Each game for us is special. Like this one was and next one too. W największym skrócie to jest ta sama odpowiedź, która właściwie padła na poprzednie pytania. Dla nas każdy mecz jest najważniejszy. Jeśli dla przykładu dzisiejszy mecz byśmy przegrali, no to tak właściwie następny mecz nie byłby kluczowy. Także każdy mecz jest kluczowy. Przed nami jeszcze 14 meczów. Każdy z nich będzie tak samo ważny dla trenera. Chodziło mi o to, że dzisiaj utrzymaliśmy przewagę nad Toruniem, natomiast zespół z Gdyni musimy gonić, ponieważ tracimy punkty tutaj. Czy jeszcze? Tak, tak dodać to? Proszę. Okay. The journalists wanted to say that it was, you know, a game when we didn't lose the distance to ASECO and we still can follow them, and we now the Toruńskie Pierniki, the Polski Cukier is behind us. Just I want to tell you one thing. It's a lot of games until the end. You know, we cannot count here. The count, you know, that mathematics, I'm not don't work in school like professional mathematics, that I have to count, you know, just we have to concentrate on first next game, you know, that's our concentration. If we start to count now, you know, 14 games before or 13 games before the end, it's, I think it's the wrong way. We just have to be focused to game, only like that, and try to win many more games if possible. And on the end, we will see what is our position. You know, now to talk, you know, I don't think we have to go in that direction. I respect your question, but, you know, that's the way how we have to thinking about our situation. Trener oczywiście szanuje to pytanie, natomiast jeszcze raz tłumaczę, że Predrag Krudnik czy jest trenerem, tak? Nie trenerem, a nie matematykiem. Gdybyśmy teraz 14 kolejek przed końcem sezonu zaczęli liczyć, to nie byłby dobry sposób na odnoszenie zwycięstw. Naszym celem jest zwycięstwo w każdym kolejnym meczu i traktowali każdego kolejnego meczu w ten sam sposób. Dziękuję bardzo za udział w komentarzu.